Z łaski Chrystusowej przeczytamy z Księgi Izajasza, 42 rozdział. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłasi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy, tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągając ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia, tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. I pójdźmy trochę dalej. 52 rozdział, 13 werset. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i będzie wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wyprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Amen. Sługa Boży, którego wysłał Ojciec między ludźmi, aby był podporządkowany i aby umarł za nasze grzechy, aby Bóg według sprawiedliwości swojej wzbudził z martwych dla naszego zbawienia, nie jest nikim innym jak Jezus Nazarejczyk, Jezus Chrystus, który urodził się z pokolenia Dawida, w ciele został nazwany Synem Boga w mocy, urodził się jednak z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy, dorósł w Nazarecie i dlatego nazwany został Nazarejczyk i zwiastował zdrową naukę, nową naukę. Objawił, po drugie, tajemnice Królestwa Niebios i po trzecie uzdrawiał i wyzwalał każdego człowieka z niewolnictwa diabła, o którym prorocze Słowo Boże mówi, że to jest mój sługa, który będzie miał powodzenie i który będzie wywyższony poprzez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. On będzie wyniesiony poprzez w niebo wzięte i usiądzie po prawicy Ojca na górze Boga. I On jest tym, którego ze zdziwieniem wielu widziało, bo nie miał na krzyżu na Golgocie ani
ludzkiego, ani dobrego wyglądu, ani był zeszpecony i niepodobny do ludzkiego wyglądu. I jest pewną rzeczą, że znowuż na koniec wieków wprawi w zdumienie liczne narody i królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, nie zwiastował, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Bo jest napisane w Słowie Bożym, że to, czego serce ludzkie nie weszło, oko Bóg objawił w ostatecznych dniach swoim sługom i służebnicom. I to jest wysłany sługa Boży do ludzkości, aby stworzył Kościół Boży, rodziny Boże, ludzi chrześcijanów, których zbuduje. I tak jak sam powiedział, i tak jak mnie wysłał Ojciec jako sługę, abym wykonał Jego wolę, we wszystkim posłuszny, i w jaki sposób ja was wysyłam jako słudzy, abym wykonywał moją wolę, podporządkowani we wszystkim w moim słowie. I nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, kim jest sługa? Wierny i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoim majątkiem, aby dawał im wyznaczony pokarm od Ojca, poprawniej wyznaczony poprzez Ojca i Ducha Świętego pokarm w odpowiednim czasie. To jest sługa wierny i roztropny, który nie stał się sługą. Nie może człowiek stać się sam sługą, ani też nie może pozostać sam sługą. Bóg go zaprosił i Chrystus wysłał go, jak go zbudował, i ustanowił go sługą, aby prorokował, aby dawał wyznaczony przez Ojca Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego dokładny pokarm, bo jest napisane, że człowiek nie będzie żył tylko chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga, ale i w odpowiednim czasie. Czyli sługa jest ten, który jest sprowadzony zupełnie poprzez Ducha Świętego, bo idzie tam, gdzie Chrystus go wysyła, w czasie, gdzie Chrystus decyduje, i mówi to, co Chrystus mu dał, aby powiedział. To jest sługa, którego zbudował Chrystus, wykorzystuje go w swoim dziele Chrystus i jest wychwalany Chrystus przez niego, i działa i pracuje sługa dla chwały Boga. Ale jednak to, co ma znaczenie dla nas dzisiaj, jest, abyśmy zobaczyli cechy sługi. Dlaczego? Bo sługa Boży nie jest tak, jak my sobie to wyobrażamy, nie jest tak, jak my sądzimy. Nie ustanawia Chrystus jakiegoś sługę, aby usługiwał, dawając właściwy pokarm, prowadzenie kiedy i prowadzenie w jaki sposób i prowadzenie komu, jak wcześniej. Nie odbuduje go swoim słowem i stworzy jednego sługę, który naprawdę nie będzie żył według Ducha, ale będzie chodził według Ducha. Będzie naprawdę sługą Bożym. Czyli kim jest prawdziwy sługa, którego Pan czynił i ustanawia go w swoim dziele? I kto nam to objawi? Jedynie prorocze słowo. To nie jest, jaki jest mój pogląd, jaki jest Twój pogląd. Nie jest to, co byś chciał Ty i co bym ja chciał, co nam się podoba, ale co mówi i objawia prorocze słowo, gdzie poprzez sługę, którego wysłał Bóg, Jezusa Chrystusa, objawia prorocze słowo cechy
prawdziwego sługi, którego Chrystus może wysłać dla chwały Boga Ojca. I mówi: to jest mój sługa, którego popieram. To jest mój wybrany, którego ukochała moja dusza i ma moją przychylność. To jest mój sługa, którego wsadziłem mojego ducha, aby prorokował sprawiedliwość narodom. Tem, którego wam opiszę niżej, to jest sługa Boży Chrystus i to jest sługa Chrystusowy. Ty, bracie, i ty, siostro, jak masz takie cechy, jak jesteś sługą Bożym, będzie cię wzmacniał Bóg, bo ciebie wybrał i podoba się tobie. Będzie ci dawał słowo prorocze, abyś mówił je, abyś mówił sprawiedliwość narodom i wsadzi ducha swojego świętego na tobie. Ten sługa, po pierwsze, nie będzie krzyczał, nie będzie się denerwował. Powtarzam, po pierwsze, jako cecha charaktera jego, nie denerwuje się, nie krzyczy. Człowiek, który się złości, denerwuje i krzyczy, nie jest jeszcze sługą Bożym. Być może nigdy się takim nie stanie. Być może poprosi o pomoc od Boga, aby Bóg go uczynił. Nigdy nie denerwuje się, nie krzyczy i nie złości się. Po drugie, ani nie będzie się złościł, ani nie będzie się skarżył. Nigdy. Nie denerwuje się według pożądliwości ciała. Nie denerwuje się, nie skarży się według pożądliwości serca, bo jest sługą Bożym. Jak skarży się sługa albo służebnica, szemrę, denerwuje się, wtedy nigdy się nie stanie sługą i służebnicą, jak się nie upamięta. I ja chcę dzisiaj się upamiętać. I Bóg to chce jeszcze więcej. I trzecia cecha. Nie będzie wołał i nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Nie będzie pokazywał się sam według pychy życia. Nie będzie wpadał w pychę. Nie będzie mówił: och, kim ja jestem. Nie będzie się usprawiedliwiał. Nie będzie twierdził, że jest czymś wielkim w stosunku do innych. Nie będzie przyrównywał się samego siebie do innych, bo będzie głupi. I cechą charaktera, bo człowiek jest trójcą, jest: nie denerwuje się, nie złości, nie krzyczy według pożądliwości ciała. Nasze zdenerwowanie, nasz gniew, nie ma tego usługi Bożego. Nie skarży się, nie szemra według swojego serca. Nie chce innego od tego, co chce Bóg. Dlatego nie skarży się i nie szemra. I na koniec jest uniżony według pychy ducha. Według ducha. Ma pokorny i spokojny duch. Jest pokorny, uniżony i spokojny. Nie pokazuje się sam, nie ogłasza się sam, nie pokazuje się sam, nie usprawiedliwia się sam, nie sądzi, nie ma poglądu, że jest czymś wielkim i jedynym, ale twierdzi, że inni są lepsi. W sercu, w duchu. Nie patrzy się na innych z góry, ale patrzy się na innych z niskiego poziomu, aby im usługiwać, bo wie, że on jest sługą na krótko, a drugi jest synem na zawsze, na wieki. I to jest piękną rzeczą, jak patrzysz się na samego siebie, że jesteś sługą. Albo patrzysz się jeszcze lepiej na sługę, a
ale widzisz to i żyjesz to i wykonujesz to. Nikt z nas nie może. Z łaską Chrystusową wszyscy możemy. Z mocą Ducha Świętego jeszcze bardziej. I dlatego Bóg daje nam wysoko tyczkę, abyśmy nie mogli, aż przyjdzie Chrystus i nas da na wysoką górę. I tam będziemy błagać, będziemy prosić, że być może znajdziemy łaskę u Boga i miłosierdzie, aby się zmiłował nad nami, bo chcemy stać się sługami Bożymi i służebnicami Bożymi. Amen. Chcemy. Wiemy, że tylko jak nas odbuduje Pan, staniemy się i tylko jak staniemy się, zobaczymy chwałę Pana. Tylko jak odbuduje Pan, staniemy się i tylko wtedy jako słudzy Boży będzie nam się powodzić, wywyższymy się, wychwaleni będziemy i usiądziemy na górze w Królestwie Niebios, na Królestwie Niebios, tam gdzie usiadł nasz Pan Jezus Chrystus. I to jest przyszłość sługi. Tylko sługi i służebnicy. I cechą jest, że nie krzyczy, nie denerwuje się według porządliwości ciała, według tego, co widzi, według tego, co słyszy. Nie krzyczy, nie denerwuje się. Nie denerwuje się według porządliwości serca i zepsutego serca człowieczego i szczególnie nie wpada w pychę, ale z pokornym i spokojnym duchem uniża i uniżona twierdzi, że inni są lepsi i wyżsi od niej i od niego, aby poznał, że sługa jest na krótko, a wszyscy inni są dziećmi Bożymi na wieki. Ale ma też dzieło sługa i służebnica. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Są ludzie zranieni od innych ludzi, zgorszeni. Czy przez błąd ktoś przeszedł i kopnął trzcinę nadłamaną, albo przez specjalnie ktoś ich zgorszył, ktoś ich zranił. Czy na zewnątrz, czy w środku? Na zewnątrz i w środku, znaczy w środku i na zewnątrz, w kościele, w rodzinie, w naszym sercu. Ktoś przyszedł i zranił mnie. Ktoś przyszedł i zranił go. Sługa nie nadłamuje go, miłuje go, troszczy się o niego. Troszczy się go, pielęgnuje się nim, wzmacnia go i nie odchodzi, aby zapewniony był, że ta trzcina nadłamana została uleczona. Ale i knot gasnący nie dogasi. Knot pali się, jak jest olej, jak ten olej. Będzie mało tego oleju, wtedy straci sługa, jak straci swoją wiarę, jak straci swoją cierpliwość, jak straci swoją moc, jak wpadnie w beznadziejność, jak pozostanie sam. Sługa Boży jest obok niego, aby dawał mu olej, aby znowuż wzniósł się płomień Ducha Świętego, moc, aby został pocieszony. To czyni sługa mądry i roztropny. I nikt inny nie może tego zrobić, bo jest niemożliwe poprzez moc, ani poprzez siłę, ani poprzez logikę, albo poprzez mądrość ludzką,
ale to jest tylko możliwe poprzez Słowo Boże i moc Ducha Świętego. Inaczej nie jesteś sługą. Tylko sługa może. Trzcina nadłamana może wzmocnić, może dać mu życie i knot gasnący może dać ogień. Tylko sługa Boży. Będzie mówił sprawiedliwość Bożą. Będzie dawał, gdziekolwiek będzie szedł sługa Boży, sprawiedliwość Bożą poprzez Słowo Boże. Nie ma innej sprawiedliwości. Wszystkie inne rodzaje sprawiedliwości są ludzkie i są jak szata splugawiona. Daje tylko sprawiedliwość z góry, wieczną, która jest opisana szczegółowo zawsze w Słowie Bożym. Jest napisane i to mówi sługa Boży. Nie jest napisane, nie przyjmuję tego, nie przyjmuję tego. Tylko sprawiedliwość Boża, która jest oparta, która opiera Królestwo Niebios. Sprawiedliwość Boża bez Królestwa Niebios nie istnieje. I na odwrót tak samo. I to zna bardzo dobrze sługa i tą sprawiedliwość w prawdzie mówi, wyraża. I teraz bez tych cech, oprócz tych cech charaktera jego, oprócz jego dzieła, ma też słabości jego. Nie upadnie na duchu, nie załamie się, nie boi się i jak boi się, prosi o pomoc od Boga, bo jest człowiekiem i może się przestraszyć. Sługa Boży jednak nie boi się, bo nie dał mu Bóg ducha bojaźni, aby bał się, ale ducha mocy i miłości i mądrości. Nie boi się, nie upada na duchu, nie traci swojej mocy, zawsze stoi ugruntowany w obecności Boga poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dopóki, jak wyrazi, dopóki da sprawiedliwość Bożą na ziemię. Nie jest tylko, abyśmy wyrazili Słowo Boże i sprawiedliwość Bożą, ale jest też, abyśmy dali, jak my, poprzez moc Ducha Świętego i łaskę Bożą, sprawiedliwość w swoim otoczeniu, gdzie usługujemy, osobistą, kościelną, zawodową, rodzinną, jakiekolwiek otoczenie, w jakimkolwiek otoczeniu jesteśmy, my widzimy, aby usługiwać. Bóg chce, abyśmy usługiwali. Kobieta jest płcią słabszą. Mąż jej usługuje. Kobieta ma więcej sił. Kobieta usługuje. Dzieci są w słabości. Rodzice im usługują. Bracia i siostry nasi, mamy obowiązek, wszyscy, i tutaj chcę to powiedzieć z całej mocy mojej duszy, wszyscy jesteśmy sługami i służebnicami, nie jest ich kilku, wszyscy. W ostatecznych dniach Pan wysyła i daje moc Ducha Świętego wszystkim sługom i służebnicom, aby prorokowali i aby usługiwali w Słowo. Słowem, wszyscy z nas, dzieci, mali, są sługami Bożymi w szkole. Kto powie dzieciom w szkole? Słudzy i służebnice Boży. Rodzinom, krewnym, kto powie? Słudzy i służebnice. W biurze, na budowie, kto przemówi? Sługa i służebnica. Ale nie ze swoją mądrością, mocą i siłą, ale poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Jak Pan ich odbuduje, aby ich
ustanowił Pan sługą, bo najgorszą rzeczą jest, jak człowiek chodzi z wyobraźnią, sądząc, że jest sługą Bożym i nie ma żadnej cech sługi. I krzyczy, i skarży się, i boi się, i upada na duchu, i nie interesuje się o skruszoną, o złamaną trzcinę, nie interesuje się gasnącą, o gasnącego knot i mówi, że jest sługą. Jakim sługą? Niczym nie jesteś. Z wyobraźnią chodzisz. I ten, który chodzi z wyobraźnią, nie ma poznania prawdy albo woli Boga. Oczywiście są też, mówią, że nie chcę być sługą. I to też jest, co chce i kim chce jest. I kimkolwiek staje się, czyni go Pan, nie sam od siebie. My chcemy, amen, bracia i siostry. I ile Bóg tego chce. Jak Bóg tego pragnie, abyś był naprawdę sługą i służebnicą prawdziwą. Naprzód w sobie, później w rodzinie Twojej i później w Twoim otoczeniu, aby mógł Bóg mieć upodobanie w Tobie. Aby mógł Bóg Cię wzmacniać i opierać. Aby mógł Bóg dawać Ci w mocy Ducha Świętego, abyś mógł mówić o sprawiedliwości Bożej. Jak Bóg tego pragnie. I to będzie czynne, aż utrwali sługa Boży sprawiedliwość Bożą w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, samemu sobie. Sprawiedliwość Bożą prawdziwą, która jest zapisana w Boże, w Słowie Bożym i w Kościele. I wtedy będzie owoc. I wyspy będą wyczekiwać Jego nauki. Wszyscy oddaleni, nie w środku, ale ci, którzy są z daleka, którzy są samotni, będą wyczekiwać słowa Jego i Jego prawa, Jego sprawiedliwości, sprawiedliwości Bożej. I teraz przychodzi Bóg, tycząc się do sług i do służebnic. Tak, mówi Pan Bóg, do sług i do służebnic, do wszystkich, do małych i do dużych, do mężczyzn i do kobiet. Ja jestem, który stworzyłem ziemię i nie mogę Cię uczynić moim sługą. Ja jestem, który ugruntowałem ziemię i troszczę się Jego płodami. I nie mogę Cię wykonać sługą. Ja daję dech życiowy i tchnienie. I nie mogę Cię uczynić sługą i służebnicą. Ja powołałem Cię i przyprowadziłem Cię dzisiaj do kościoła. Nie przyszłeś sam. Nie przyszłeś sama. Ja Cię powołałem dzisiaj. Ja Cię zaprosiłem, bo Cię umiłowałem miłością wieczną. Przyprowadziłem Cię do kościoła i dzisiaj szczególnie, abyś usłyszał dzisiaj, jak bardzo Bóg chce uczynić Cię sługą i służebnicą. Ja Cię zaprosiłem. I w dodatku nie z łaski, w sprawiedliwości mojej. Tak jak Chrystus, Ojciec nie ustanowił Go z łaski, ale dlatego, że był bezgrzeszny, zwyciężył do końca na krzyżu na Golgocie i zniszczył diabła tam. I dlatego Go wzbudził z martwych. Nie mógł Ojciec zostawić sprawiedliwego w piekle. Według sprawiedliwości Cię powołałem, wyznaczyłem, poznałem Cię wcześniej.
wyznaczyłem Cię, abym Cię ustanowił podobnym do mojego obrazu w niebie. I dlatego Cię zaprosiłem dzisiaj, abym Cię wychwalił, ale wielu jest zaproszonych, mało jest wybornych. Powołałem Cię, abym Cię usprawiedliwił i na koniec, abym Cię wychwalił i poprzez Ciebie, aby był wychwalony mój Ojciec Niebieski. Ja Cię powołałem. Jak przyjmiesz jako wyborny i zaproszony, wtedy ja będę trzymał Twoją rękę. Trzymam Cię za rękę. Będziemy szli razem. Będziesz szedł ze mną. Będę Cię szczegół. Tylko ja Cię mogę szczec. I ja Cię uczynię pośrednikiem przymierza z ludem. Ja Cię uczynię tym, który będziesz miał moje słowo. Ja Cię będę uczył. Nie będziesz mówił swoje rzeczy, swój pogląd, bo jesteś sługą. Ale będziesz mówił moje zdania, moje słowa, moje przykazania, mój sąd i ustanowię Cię światłością dla narodów. Światłością dla narodów, którzy nie znają Boga, którzy nie mają mojego słowa, którzy nie przyjmują mojego słowa, którzy oddalili się od mojego słowa i żyją w ciemności. Ja ustanowię Cię zdolnym, abyś Ty otworzył ślepym oczy. Widzicie, bracia i siostry, jak wychwala Bóg swojego sługę. Ja Ci dam wszystko, co Ci jest potrzebne, abyś mógł Ty otwierać ślepym oczy. I Ty pokażesz im Pana swojego i swojego Boga. I kto to mówi? Ten, który stworzył nieba i rozpastarł je, rozciągnął ziemię i wraz z jej płodami. Pan panów, król królów, wszechmogący Bóg to mówi. Uczynię Ciebie, jak Ciebie odbuduję, aby pokazana była przez Ciebie moja chwała, bo Ty będziesz otwierał ślepym oczy i Ty wyprowadzasz więźniów z zamknięcia, z więzienia i Ty będziesz wyzwalał tych wszystkich, którzy są w ciemności. Ty, staruszku, staruszko, młody, dziecko, Ty, ale nie Ty, łaska moja, która będzie mieszkała w Tobie. Ja jestem Panem. To jest moje imię. Moje imię jest Pan. Wielkie imię Ojciec dał swojemu słudze i nazwał go Panem Panów i Królem Królów i wywyższył go i wychwalał go i posadził go po prawicy wysoko. Moje imię jest Pan i nie dam mojej chwały nikomu innemu, jak tylko mojemu słudze i moim służebnicom. Wychwalę tylko mojego sługę i mojego służebnicę. Nikomu innemu, wysokiemu, blondynowi, wykształconemu. Nie, nikomu nie dam mojej chwały. Ja wychwalę mojego sługę, który jest uniżony, pokorny, spokojny, roztropny, nie krzyczy, nie denerwuje się, nie gniewa się, nie skarży się. Chwałę moją oddam mojemu słudze, nikomu innemu. I moje wychwalenie nie dam bałwanom.
i wielkie objawienie. I wierzę, że to jest dzisiaj to objawienie. Powiedziałem, przyszli to, co dawniejsze. To, co stało się wcześniej, stało się, teraz się zmienia. Ja mówię o nowych rzeczach. I przed staniem się, ja to mówię wam, sługom i służebnicom moim, abyście się radowali i abyście wychwalili, abyście się uniżyli i abyście wywyższyli imię Pana Wszechmogącego. Amen.